Ten telefon mam od roku, mój samochód mam od 2 lat, telewizor od 6 miesięcy. W dzisiejszych czasach zmieniamy rzeczy, które nas otaczają częściej niż skarpetki. Dlatego, kiedy przeczytałem list od pani Hani z Gdyni, która napisała o tym, że używa jednej pralki od 38 lat, nie mogłem jej nie poznać. Nie mogłem tutaj nie przyjechać, nie wręczyć jej kwiatów i nie usłyszeć tej niesamowitej historii. Ciekaw jestem, kto mi otworzy. Dzień dobry, pani Haniu. To ja, Marcin. Przyjechałem, żeby panią poznać, uściskać, wręczyć kwiaty, zobaczyć, co tu się dzieje, posłuchać różnych historii. Dzień dobry. Pozwoli pani, że zaczniemy od najważniejszego, czyli bukietu, który pięknie okrasi to wnętrze. A ja się gdzieś rozejrzę może, żeby poznać i panią, i to urządzenie, dla którego tu przyjechaliśmy. Proszę bardzo. Gdzie ono stoi? Nie mogę się doczekać. Ona jest piękna. Tak. Naprawdę. Ja się wcale nie dziwię, że pani od tylu lat z nią mieszka, bo gdybym ja taką pralkę kiedyś kupił, to też bym pan nie chciał się rozstawać. Nie, absolutnie. Czy tam w środku mieszka kotek? Kotek na szczęście nie. Na balkonie. Super. Niech mi pani powie taką historię, a ile ona kosztowała, jak ją pani kupowała? 252 dolary. Kupowana w Peweksie. 252 dolary, to wtedy, 38 lat temu, to ile to trzeba było zarabiać, żeby tyle kasy zgromadzić? No ja akurat byłam rok w Stanach wcześniej i troszkę tam uzbierałam i mogłam kupić sobie. A co pani robiła w tych Stanach? Opiekowałam się takim 1,5-rocznym chłopcem. Okej. Czy łatwo było w tamtych czasach takie urządzenie w ogóle znaleźć na rynku? To chyba tylko w sklepach dewizowych, prawda? Tak, bo w takich zwykłych to były polary polskie i oczywiście bardzo trudno było je dostać. Trzeba się zapisywać w kolejkach i tak dalej. 250 dolarów, tak jak próbuję to oszacować i pamiętam z tamtych czasów mniej więcej, to 1 dolar to była straszna fura pieniędzy. 71 zł, 1 dolar. Panie Marcinie, to zapraszam na pokoje. Oczywiście, oczywiście. Dziękuję serdecznie. A gdzie te pokoje? Tam. Tak? To ja za panią. Proszę, panie Marcinie, o nie, zapraszam. Ja za panią, absolutnie. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Jak to pięknie. Ojej, ile słoników. Jaka kolekcja. Mogę pani jakiegoś ciasta zaproponować, które pani sama zrobiła na przykład? Wszystkie robiłam, także proszę tak? bardzo. A pani, która będzie go konsumowała? Ja sernika sobie. To ja pani serniczka nałożę, bo ja jestem mistrzem w nakładaniu cudzych ciast. Sam nigdy żadnego nie zrobiłem, ale jako kelner zawsze się sprawdzę. Proszę, ja chciałam, żeby pan miał ten ładny talerzyk. Tak? Okej. Okay. To jeszcze dla pani. I jak będziemy sobie jeść serniczek, to jednocześnie... Chodź tutaj, serniczku. Przepraszam, usmarowałem talerzyk. Aż ty, talerzyku. Niedobry. Przepraszam najmocniej. Jednak się tak aż bardzo nie udało. Ubierzemy to w pralce za chwilę. Właśnie a propos tej pralki, bo to ona jest tutaj bohaterką. O, pani sobie gdzieś idzie. Tak, ja jeszcze idę po serwetki. Czyli nabrudziłem od razu, ledwo wszedłem. Nie, tak, żeby wyczynić sobie rączki. Dobrze, to może sobie wytrę zanim zjem, bo nie wiadomo nigdy, gdzie te rączki były w trakcie trasy. Jechałem tutaj pociągiem. Pociągiem? Do Gdyni? No, wysiadłem przed Gdynią i szedłem piechotą tutaj. Wkręcam panią, no, ale tak pani myślę. Też nas świetnie wkręciła, bo ten list, który miałem okazję przeczytać, no to naprawdę mnie wzruszył. 38 lat z jedną pralką, to mi się w głowie nie mieściło. Myślę, że to jakiś błąd się wkradł w ten list. Naprawdę tak długo? Naprawdę i dlatego napisałam, bo wiem, że właśnie teraz jak się kupuje jakiś sprzęt, to po 2-5 latach do wymiany. Psuje się, nie da się naprawić. A że moja pralka dalej chodzi, ma 38 lat, to pomyślałam sobie, no napiszę do firmy jako ciekawostkę. No i taki odzew jest. Widzę tutaj w domu sporo pamiątek z różnych podróży i to też chyba nie najnowszych. Gdzie pani bywała i co pani robiła w życiu? Byłam z rodzicami na placówce w Chinach. W Chinach? W Chinach, jako kilkuletnia dziewczynka. Mhm. Byłam tam 5 lat. Co pani z tych Chin najbardziej zapamiętała? Jakie obrazki, jakie przeżycia? Bo Chiny mi się jawią jako takie miejsce bardzo tajemnicze i trochę groźne. No to był 1962 rok. Była straszna bieda w Chinach.
No zapamiętałam te rykrze i wszyscy chodzili jednakowo ubrani w tych szarościach takich, kobiety krótko obcięte. Bardzo dziwny czas to był. Czyli pani jest światowa dziewczyna, pani Haniu? No tak. No i też wyposażona w światowy sprzęt, bo w tamtych czasach w Polsce taka pralka, nie dość, że zagraniczna, to jeszcze automatyczna. I to jeszcze z dziczkami z przodu, a nie taka ładowana od góry, jak wtedy było w wielu domach w Polsce, jeśli w ogóle była pralka. No to był jakiś super luksus, nie? No były w Polsce wtedy, wchodziły na rynek te Polary polskie. Nie miały tyle programów i takie bardziej prymitywne. Czy przez te 38 lat ona kiedykolwiek panią zawiodła? Jakoś tak istotnie, że pomyślała sobie pani, o koniec z tobą, czas na następczynię. Nie. Te dzisiejsze pralki w czym, jak pani myśli, będą lepsze niż te dawne? Co one mają takiego, co może się pani najbardziej przydać? To, że będzie lepiej wirować, bo ta moja to ma tylko 400 obrotów. Także to jak wyjmuję, to jest takie... Mokrawe jeszcze. Jeszcze do wykręcenia nie, czasami. No wiem, że mają dużo funkcji różnych. Wiem, że jest energooszczędna. Zużywa mniej wody. Rachunki za prąd będą niższe, a teraz przecież prąd w cenie czereśni niemalże. Dzisiaj posiadanie prądu i owoców jest luksusem. A zresztą nie zawsze wkurza w pralce to, że jak chcę sobie coś szybko wyprać, to muszę czekać za 3 godziny, zanim mi te skarpety czy tam koszulki dojdą, więc mam nadzieję, no, że chyba to będzie 3 godziny. Szybciej działać. No naprawdę, ostatnio jak włączyłem, to po prostu cały film obejrzałem, całego Titanica, on się skończył, a ta pralka mi jeszcze prała. Więc to chyba są jakieś szybsze programy dzisiaj, mi się wydaje. No na pewno są szybsze i nawet takie 14-minutowe. Takie odświeżonko jakby, a takie tak? Odświeżające, okay. Garderowe, tak. Nie wiem, czy pani tak ma czasami, ale ja na przykład, jak nastawiam pranie, to 2 minuty po tym, jak nacisnę start, przypominam sobie, że jeszcze powinienem tam coś dorzucić, na przykład kołdrę, albo nie wiem, plec, albo skarpetki, albo cokolwiek. No i potem trzeba znowu te 3 godziny czekać, żeby zrobić następne pranie, więc... Czyli energooszczędna, szybciej działająca i jeszcze krótsze do tego... Krótsze programy. Tak, jeszcze do tego działa dla zapominalskich. I tak. Tam mi się podoba. Można coś dorzucić. Widzę, że tam na stoliczku leży zielona książeczka. Co to jest? Instrukcja obsługi? Instrukcja obsługi, Kendall Aquamatic 2. I jeszcze jest rachunek zakupu w środku? Oryginalny? No panie, żeby nie było, 252 dolary. Dokładnie 28 lipca 1984 roku została zakupiona nasza bohaterka. To jest niesamowity zbieg okoliczności, bo ja urodziłem się prawie tego samego dnia. A konkretnie 14 lipca 1977 roku. To właściwie tylko 7 lat różnicy i 2 tygodnie. To niemalże prawie jesteśmy równolatkami. Dokładnie, oczywiście, że tak. A to? Karta gwarancyjna. Podbijana, elegancko, regularnie. Pani naprawdę porządnie tutaj tą pralkę prowadziła. Trochę jak świadectwa szkolne, nie? Prawda? Z każdego roku, proszę bardzo, czerwony pasek. Ekstra. Proszę, ujawniam dokumenty z zielonej teczki. Naprawdę to powinno, proszę pani, trafić do muzeum. To już jakby, przykro mi, ale to już nie należy do pani. To należy do narodu, do suwerena. Ludzie mają prawo obejrzeć tę książeczkę, mają prawo wiedzieć. Po to jest telewizja. No dobrze, no to pojedzone, popite. Pani Haniu, ja się nie mogę doczekać, kiedy my pójdziemy na spotkanie z przeznaczeniem, bo poruszeni tym listem, pomyśleliśmy sobie, że zrobilibyśmy pani małą niespodziankę. Domyśla się już pani jaką? Tak, domyślam się. Przywieźliśmy lodówkę. Jaką lodówkę? Nie, żartuję. Przywieźliśmy nową pralkę, żeby mogła wreszcie zastąpić tą już, która staruszkę. Powinna przejść na emeryturę. Tak, ona już powinna trafić do miejsca, gdzie będzie mogła dożyć spokojnej starości. Gdzie już nikt nie będzie jej niepokoił jakąś nieczystą skarpetką albo pod koszulkiem, albo nie daj Boże dżinsami, które się ciężko piorą. Ja tu wrócę za kolejnych 38 lat i przyjadę z następną pralką. Już jakąś laserową, taką kosmiczną, która się będzie unosić w powietrzu. Więc jesteśmy umówieni. I sama będzie rzucać tak i wyjmować. Tego nie mogę obiecać, ale na pewno przyszłość nas jeszcze nie jedną rzeczą zaskoczy. Ciekaw jestem, jak będą wyglądać pralki za 40 lat swoją drogą. Czy w ogóle będziemy ich potrzebować? No chyba tak. No, w brudach nie będziemy chodzić.
I to jest bardzo trzeźwe i racjonalne podejście, tak, do przyszłości. Myślę, że nie jeden pisarz science fiction mógłby się od pani uczyć. Czy jesteśmy gotowi, żeby przejść do czynów? Tak, oczywiście. Tak? Nie, wcale nie, bo jeszcze nie zjadłem serniczka. Aha. A herbatkę panu przyniosę? O! Czyta mi pani w myślach, pani Hań. Proszę bardzo, oto i ona, nasza bohaterka, którą za chwilę Piotr zainstaluje. Jak się pani podoba? Jaka piękna. Piękna, bialutka, czyściutka. I ma mnóstwo różnych funkcji zapewne. Ja jeszcze mam coś dla pani, co przywiozłem ze sobą. Proszę bardzo. Oprawiłem specjalnie w ramkę. Dożywotnia gwarancja. Ona się nie przyda, no bo to, wie pani, 38 lat działała, to i ta też podziała. Natomiast jakby co, to jest, prawda, taki list żelazny. Idzie z tym pani do serwisu, pokazuje, oni mówią, o, pani Hania przyszła, naprawiamy. Także proszę bardzo. Sobie zachować na pamiątkę. No, powieszę gdzieś. To ja na razie może tu postawię i pomogę Piotrowi z tą pralką, żeby ona wjechała na właściwe miejsce. Piotruś, złapiesz tutaj. Ja tylko udaję, że mu pomagam, a tak naprawdę to on wciąga. No i dajesz. O, jakie to ciężkie! O, zmieści się. Wiesz, Piotr, że żeby podłączyć pralkę, musisz z niej zdjąć tą wstążkę? I wiesz, że trzeba ją włączyć do prądu? Tak. Okej, a wiesz, że tam taką rurę trzeba też z tyłu włożyć? Wszystko wiem. Nauczyłem go, to wie. To jest wielkopomna chwila, pani Haniu. Candy jest gotowa do tego, żeby pani służyć. Droga Candy, to jest pani Hania. Haniu, to jest bardzo Candy. Bardzo mi miło. To może co? Odpalimy ją? Spróbujemy. Czy działa? Działa. Światełka się palą. Wydała radosny pisk pod tytułem Jestem w nowym domu! Będzie mi Ale tu dobrze! Się cieszę. Ja mam nadzieję, że pani też się cieszy. Oczywiście, bardzo się cieszę z nowej Candy, która ma tyle zalet, że po prostu długo by wymieniać. Moja kochana Candy. Ja czuję, że w tej miłosnej scenie jestem jak piąty koło uwozu. Ja tu już jestem zupełnie niepotrzebny. Widzę, że pani Hania już dobrze zna Candy. Teraz pora na to, żeby i Candy poznała lepiej panią Hanię. Poznamy się, na pewno dobrze się poznamy. I jej bawełnę. Cześć, moja Candy.